Witajcie, przyjaciele! Ja nazywam się Rafał Grodzki. Jestem tutaj dla was po to, aby was uświadomić o rzeczach, o których niewątpliwie nie wiecie. Jestem tutaj po to, aby was uświadomić o rzeczach, o których ja też kiedyś nie wiedziałem. Ponieważ jak każdy urodziłem się w systemie tego świata. Jak każdy urodziłem się w systemie tego świata, który mówił mi kolejno, co mam robić, jak mam się zachowywać, jak mam się poruszać. Ja, idąc według modły tego świata, znalazłem się w końcu w więzieniu. Byłem człowiekiem, który podążał za kierunkiem, który podążał za mową, który operował mu ten świat. Przez 29 lat swojego życia żyłem jako człowiek bardzo podobny do was. Lubiłem imprezy, lubiłem pieniądze, lubiłem być kimś, lubiłem mieć znajomości, brałem dużo narkotyków, szalałem. Kiedy miałem 27 lat, wyjechałem do krajów trzeciego świata, do Kolumbii, aby tam kręcić lewe interesy, bo myślałem, że moją tożsamość będą stanowić pieniądze i władza. Pieniądze i narkotyki. Tak właśnie myślałem. Ale w pewnym momencie mojego życia to wszystko się zakończyło. Mój proceder przestępczy zatrzymał się, a ja znalazłem się w więzieniu. I co dalej? Wiecie, ja miałem na tyle oliwy w głowie, że wiedziałem o tym, że skoro umrę, to coś będzie się działo dalej. A jeśli będzie się działo dalej, to co się będzie działo? Moje życie było już popaprane do reszty. I wtedy, kiedy już byłem w więzieniu, postanowiłem, że ja sprawdzę te informacje dotyczące tego Boga, o którym słyszę. Postanowiłem, że ja do tego Boga osobiście się dobiję. I wiecie co? Bóg tego chce. I wiecie co? Ja się do Niego dobiłem. Ja powiedziałem do Niego: ratuj mnie, Ojcze! Ratuj mnie, Boże, bo ja idę na zatracenie. I wtedy otworzyłem słowo i przeczytałem, że za całe moje popaprane życie ktoś poniósł karę i wziął to na siebie. Ja przeczytałem, że za moje winy została zapłacona potężna cena. I przeczytałem, że tą cenę zapłacił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Ja wtedy zrozumiałem, że to jest jedyna droga do sukcesu. Ja zrozumiałem, że drogą do sukcesu jest to, że muszę uwierzyć w to, że Jezus Chrystus to zrobił dla mnie. Ten Jezus, o którym dzisiaj się już wszystko niby powiedziało i można by powiedzieć, że wielu z was wszystko wie o Jezusie, to ja dzisiaj zadaję temu kłam i mówię wam prawdę, jaka jest. A jaka jest ta prawda? Prawda jest taka, że skoro Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, to znaczy, że masz je przebaczone i koniec, kropka. Oto prostota, która została dokonana na krzyżu. Proste dzieło zbawienia. Przyjaciele, religia mówi inaczej. Religia, czyli sam diabeł, mówi tak: musisz sobie zasłużyć. Wiecie, co tym samym mówi? Że dzieło krzyża jest niewystarczające. Ale Bóg wysłał Jezusa na tą ziemię, wielkiego kozaka, kozaka wszechczasów, po to, aby zapłacił cenę za wszystkie grzechy, które popełniłeś i które popełnisz. I On zapłacił za każdy grzech, po to, abyś ty już nigdy więcej nie stanął na sąd. On zapłacił za każdy grzech po to, abyś ty po tym swoim marnym i śmiesznym życiu nie musiał iść do piekła.
Dzisiaj ci się wydaje, tak jak mi się wydawało, kiedy byłem nastolatkiem. Brałem prochy, siedziałem w kryminale i myślałem, hola, hola, jaki jestem wielki. Ale kiedy zrozumiałem, kto jest naprawdę wielki, to ja nabrałem pokory, bo nie ma kozaka. Bo nie ma kozaka, składasz się w 70% z wody i mówisz, że masz coś do powiedzenia. Jezus Chrystus miał do powiedzenia jedną rzecz. Zbawił człowieka i pokonał śmierć. Chrystus przez wiarę wstał z martwych, a ty mówisz, że masz coś więcej do zaoferowania w swoim życiu. Jezus Chrystus poniósł karę za ciebie, a ty zgrywasz pajaca i myślisz, że co będzie z tobą, kiedy umrzesz. Myślisz, że co będzie. Znałem wielu takich kozaków, siedziałem z nimi pod jedną celą i jedni mówili, że zasną, drudzy się śmiali, mówili, że pójdą do diabła. Ale wiecie, jaka jest prawda? Ja znam Jezusa. Ja znam Jezusa. Ja go poznałem osobiście i dzisiaj mam z nim każdego dnia relacje. On odmienił moje życie. Byłem bandziorem, byłem przestępcą, który nie potrafił sobie poradzić z narkotykami, który nie potrafił sobie poradzić z agresją. Ale dzisiaj to wszystko poszło z dymem, dlatego że Jezus Chrystus wkroczył do mojego życia i narodziłem się na nowo. Duch Święty zamieszkał we mnie i wydarzyło się coś, co jest ponadnaturalne i coś, co nie może się wydarzyć poza Chrystusem. Ja, rodząc się na nowo, znienawidziłem grzech, bo to był pierwszy symptom tego, że narodziłem się na nowo. I ty dzisiaj też możesz narodzić się na nowo, jeśli przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jeśli dzisiaj uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, a później wstał z martwych, jeżeli się staniesz za to wdzięczny, to jeszcze dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj podejmij tą decyzję. Nie patrz na ten świat, bo ten świat idzie na zagładę. Ten świat się dzisiaj cieszy, ale będzie płakał całą wieczność. Ty musisz podjąć decyzję, bo to ty zostaniesz skonfrontowany z tym, co zrobiłeś z dziełem krzyża Golgoty. Dzisiaj może ma dla ciebie to, co miało dla mnie znaczenie kiedyś. Pieniądze, dobra praca, piękna żona, dzieci i tak dalej. Ale to wszystko dla Boga nie ma znaczenia. Dla Boga ma znaczenie tylko to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i On ci widzi tylko przez to, czy uwierzyłeś w Jezusa. Dla Boga jesteś niewidoczny poza Chrystusem. Dla Boga poza Chrystusem nie istniejesz i nie będziesz istniał. Dla Boga ma znaczenie tylko twoja osoba przez pryzmat Jezusa. Zatem jeśli dzisiaj wydaje ci się, że są inni pośrednicy do Jezusa, to jesteś w wielkim błędzie. Jezus powiedział, niech do mnie przyjdą wszyscy ci, którzy są obciążeni, a ja ich uwolnię od tego. Przyjdź do Jezusa osobiście i nie szukaj pośredników, bo to jest tak, jakbyś szukał pośrednika, aby żonie powiedzieć, że ją kochasz. Czy Jezusowi, który oddał za ciebie życie, przez pośrednika dziękujesz? Potrzebujesz pośrednika, aby oddać chwałę Panu Panów i Królowi Królów? Jeśli potrzebujesz pośrednika, to znaczy, że go nie znasz, bo pośrednik to ktoś, kto pośredniczy między osobą jedną a drugą i te dwie osoby się nie znają. Jeśli nie znasz Jezusa, to możesz dzisiaj go poznać, a ja jestem tutaj po to, aby ciebie z Nim zjednoczyć. Jeśli chcesz oddać życie Jezusowi, to przyjdź tutaj do mnie, ja się o ciebie pomodlę i przyprowadzę cię do Jezusa. Przyjaciele, jest jeszcze jedna dobra nowina. Dzieło krzyża Golgoty to wielkie i potężne dzieło, z którego spływa wszelkie dobrodziejstwo, które jest. To dzieło jest miejscem, do którego możesz przyjść i tak naprawdę mieć wszystko. Jedną z rzeczy, którą Jezus Chrystus dokonał na krzyżu,
to pełne uzdrowienie. Na Niego została zrzucona każda choroba. Właśnie na Jezusa. Po to, abyś Ty dzisiaj z niej został uzdrowiony. I ja mogę położyć na Ciebie ręce i będziesz zdrowy z każdej choroby. Uwolnię Cię od narkotyków i od nałogów. Bo Jezus został obciążony i na Niego został zrzucony Twój nałóg. Po to, abyś Ty dzisiaj był wolny. Jeśli tylko tego potrzebujesz, przyjdź tutaj i weź swój przełom. Amen.